Witajcie, dziś dzień czwarty Christmas Daily Vloga, z tej strony Marta. Zapraszam Was na tutorial na kartkę w odcieniach niebieskiego. Do wykonania projektu użyłam błękitnej bazy poziomej DL-ki Goldbox, papierów Scrap and Me z kolekcji Frosty Day, elementów wyciętych z kolekcji, błękitnych kwiatów zrobionych z papieru, takich odcisków z masy lekkiej, wstążki, koronki, błyskotek. Użyłam też stempelki, agateris i puder do embossingu oraz pasty woskowe. I tu mam takie kuleczki styropianowe, których ostatecznie później nie wykorzystałam. I przechodzimy już do pracy. Pierwszą warstwę w takim ciemnym, granatowym odcieniu niebieskiego docinam sobie na wymiar 9,7 na 20,8 cm. Wymiary oczywiście podam Wam w opisie do filmu. Na to przyjdzie kolejna warstwa, błękitna, taka sama jak moja baza. I ta warstwa ma wymiar 8,5 na 19,5 cm. Kolejną warstwą będzie tutaj taki jasno-błękitno-szary papier. Też właśnie tutaj z kolekcji Scrap and Me Frosty Day. I jego przycinam sobie na wymiar 8,3 na 19,3 cm. Tak, czyli tego błękitnego zostanie mi taka 2-milimetrowa rameczka. Tutaj nie umiałam się początkowo zdecydować, bo bardzo podobały mi się grafiki z tymi widoczkami. No ale ostatecznie zdecydowałam na ten taki z ciemniejszym tłem. Tutaj jeszcze docinam sobie papier, który został mi z tej pierwszej warstwy. Docinam go sobie na szerokość warstwy ostatniej, czyli na 8,3 cm. I nim sobie jeszcze później podbiję moją kompozycję. Tutaj w tym projekcie no, przede wszystkim występuje kolor niebieski z dodatkiem bieli, dlatego zdecydowałam się, że jak już szaleć, to szaleć, jak ma być niebiesko, to wybrałam właśnie też błękitne bazy. One bardzo fajnie tutaj przypasowały do tej kolekcji. W ogóle niebieski nie jest takim typowo świątecznym kolorem, ale jest taki bardzo kojarzący się z zimą, ze śniegiem, więc jak najbardziej do świątecznych prac fajnie pasuje. Tutaj jak widzicie dwie kolejne warstwy sklejam sobie na płasko, a następnie przykleję je na dystansie. Tutaj już ta moja kompozycja też będzie dość wysoka, dlatego nie chciałam zbytnio szaleć z wysokościami tymi bazowymi. Dobierając tutaj papiery do tego projektu, no oczywiście to była chyba jedyna kolekcja, która wchodziła mi tutaj od razu, którą wiedziałam, że użyję w tym projekcie w kolorze niebieskim. Miałam tutaj jedynie problem z dobraniem sobie właśnie wzorów arkuszy, bo wszystkie są tak piękne, że ciężko było zdecydować, ale postanowiłam ostatecznie wybrać takie delikatniejsze tło, bardziej jednolite, żeby właśnie poszaleć z mocniejszą kompozycją. Tutaj ten obrazek, który wybrałam, on jest w takiej jakby drewnianej ramce, prostej, ale chciałam go sobie bardziej tutaj wyeksponować taką mocniejszą ramką. I jak widzicie, odrysowałam sobie i docięłam, tylko nie docięłam go na wymiar tego otworu w ramce, tylko troszkę szerzej, tak, żeby tam było wszystko równo, żeby mi żadna dziura nie powstała. Zanim to jednak skleję, dokładam sobie jeszcze warstwę tego granatowego papieru, który wcześniej sobie docięliśmy.
I jak widzieliście, tak trochę asymetrycznie oderwałam sobie brzegi od góry i od dołu. Przyklejam to również na dystansie. Tu używam birmaty, żeby bardziej większych kawałków użyć, żeby to tło było bardziej jednolite. I mniej więcej przykładam sobie kwiaty, żeby oszacować w miarę tą wysokość, na której przykleić sobie te tło, ponieważ chciałam, żeby one podbijało mi właśnie tą całą główną kompozycję. Mój widoczek przykleję sobie na dystansie. Tutaj używam ponownie kółeczek, kleję je podwójnie, na podwójną grubość. No i umieszczam sobie to na środku, tak żeby weszła mi fajnie ta ramka, żeby nie wystawała mi nigdzie poza obręb mojej bazy. I tutaj tą ramkę również przykleję sobie na dystansie. Tutaj jednak używam kosteczek dystansowych. Te moje mają chyba 3 mm, jeśli dobrze pamiętam. I przyklejam je również podwójnie, tak, żeby ta wysokość była większa i żeby ta ramka była wyżej niż ta moja grafika z widokiem. Wtedy też taka głębia troszkę powstanie i ta cała kompozycja będzie trochę ciekawsza, jeśli to wszystko będzie właśnie warstwowo, tak? Jeśli tam będzie jakaś przestrzeń. Tutaj sobie jeszcze, żeby wzmocnić kosteczki, daję troszkę kleju. I tutaj już możecie zauważyć właśnie tą głębię, tak? Która powstała mi między tą grafiką a ramką. No i właściwie taka główna baza całej kartki jest już gotowa. Teraz będę przechodzić do budowania kompozycji, ale zanim zacznę sklejać, przygotuję sobie jeszcze listki. Tutaj z tymi niebieskimi odcieniami pięknie będą się komponować właśnie białe embosowane listki. Ja wybrałam tutaj takie delikatne, to są listki eukaliptusa. Zdecydowałam się na ten mniejszych, bo chciałabym nim po prostu uzupełnić sobie kompozycję. Nie chcę, żeby te liście były zbyt duże, zbyt masywne, tylko żeby właśnie gdzieś tam w kompozycji były takim widocznym, delikatnym dodatkiem. Odbijam sobie stempelki na kalce, posypuję pudrem, no i nagrzewam. Także to już tutaj jest taka czynność, którą już pewnie znacie. I tych listków odbiłam sobie, jeśli się nie mylę, 7 sztuk. Przepraszam Was tutaj za światło, ale zaczęłam pracę jeszcze w ciągu dnia, kiedy było jasno, no ale musiałam tutaj małe przerwy sobie robić, żeby iść na chwilę do dzieciaków, także troszkę mnie tutaj już wieczór zastał, więc to światło będzie się tutaj troszkę zmieniać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak, było listków 6, teraz ostatnie 7. Tutaj też dzięki temu, że jest ta kalka, to ona już też robi fajne wrażenie takiej lekkości w całym projekcie. No dodatkowo ten taki błysk białego pudru do embossingu też fajnie się będzie prezentować. Ok, wycinamy sobie listeczki, tutaj pominąłam już tą czynność, żeby nie przedłużać i przechodzę już do budowania całej kompozycji. Tutaj sobie jako takiej pierwszego elementu użyję gnieciucha. Wybrałam taki delikatny, błękitny odcień, który tutaj naprawdę pięknie pasuje do tych papierów. Generalnie sobie jakikolwiek odcień niebieskiego weźmiecie, wszystkie będą fajnie się prezentować, ponieważ no, w tych papierach naprawdę tych odcieni jest sporo. I tutaj mniej więcej przymierzam sobie, jak umieścić te kwiaty, zanim zacznę przyklejać, żeby to wszystko w miarę mi fajnie grało. I tutaj jeszcze z elementów do wycinania wzięłam sobie takiego skrzecika, aniołka. Nie wiem właściwie, co to za postać, ale bardzo fajnie wygląda. Jeszcze taki z różdżką, tak jakby tam czarował nam ten obraz.
Także bardzo, bardzo fajnie on będzie tutaj pasował. No i próbuję sobie tutaj... A, tu jeszcze jakaś nitka z wstążką się zaplątała. Próbuję sobie tutaj mniej więcej te elementy poukładać. Tutaj zależało mi na tym, żeby taką troszkę asymetrię też uzyskać, dlatego kwiaty na dole i do góry. No i też tą dolną kompozycję chciałam wyciągnąć troszkę w dół. Tutaj wykorzystałam do tego właśnie taką fajną śnieżynkę, też wyciętą z kolekcji, z takimi zawijasami. Przykleiłam ją sobie na dystansie. No i tutaj dokładam już kolejne elementy, które będą mi tą kompozycję w dół wyciągać. Wstążka troszkę za długa mi się wydała, dlatego przycięłam sobie, bo nie chciałam, żeby mi zasłaniała właśnie te elementy pod spodem. I tu kolejny element już sobie przyklejam od razu, moje kwiaty. Kwiaty wykonałam z papieru Canson 150 gram i pokolorowałam niebieskim tuszem. Tuszem Distress. On tak fajnie się wycieniował pod wpływem wody, dlatego bardzo fajnie tak naturalnie wyglądają te kwiaty cieniowane. No chociaż w sumie niebieskich po esencji nie ma, no ale tutaj niebieskie pasowały idealnie, a przecież nie wszystko musi być takie oczywiste. Tutaj pomyślałam, że fajnie będą też odbijać te białe kwiaty wycięte z kolekcji, dlatego sobie kilka tu już przygotowałam, ale zanim to, jeszcze sobie tutaj dołożę taki odcisk z masy lekkiej. To jest taki w sumie śnieżynka, to nie do końca jest śnieżynka, jakiś taki kształt, ale przypomina w sumie troszkę śnieżynkę. Odcisk jest oczywiście biały, natomiast postanowiłam mu troszkę dodać takiego blasku, troszkę go zmrozić, więc tutaj sobie go troszeczkę wtarłam w niego wosk biały perłowy i delikatnie później po wierzchu niebieski. Tutaj sobie jeszcze przymierzam, które elementy będą lepiej się prezentować, ponieważ te kwiaty mamy w kilku rozmiarach w arkuszu do wycinania. Naprawdę te arkusze od Scrap & Me są bardzo bogate we wzory, także jest co wycinać, jest później z czego wybierać przy tworzeniu kompozycji. No i tutaj sobie przymierzałam mniejsze, większe. Ostatecznie wygrały takie w sumie średnie wielkościowo. Mój odcisk z masy lekkiej sobie tak ułożyłam tutaj nad tym dużym kwiatem, obok tego skrzecika. Delikatnie go tam widać. Tutaj jeszcze przymierzałam sobie moje robione kwiaty, ale jednak stwierdziłam, że to już by było troszkę za dużo. Kompozycję sobie tutaj jeszcze umieszczę takimi niebieskimi jagódkami. Takie jagódki też są gdzieś tam właśnie w tych elementach do wycinania, także pomyślałam, że będą tutaj fajnie pasować, mimo to, że są w takim mocnym odcieniu, takim naprawdę ciemnym granacie. No ale będą troszkę odbijać tutaj z tymi delikatnymi barwami, zresztą w tle też mamy taki ciemny arkusz, to będzie to fajnie współgrało. W międzyczasie oczywiście dokładam sobie też embosowane listki, które przed chwilą wykonaliśmy. Dzięki temu, że wybrałam te delikatniejsze,
one fajnie, fajnie można je wkomponować tutaj właśnie w takie miejsca, gdzie powstały nam jakieś wolne przestrzenie, które nie do końca fajnie się prezentują. Te listeczki nam ładnie je wypełnią, a nie będą też takie nachalne, będą naprawdę delikatne. Ta kalka też tak fajnie wpasowuje się w ten taki zmrożony klimat troszkę tej kartki. No bo jednak troszkę tutaj takim mrozikiem wieje, ale takim przyjemnym. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię i w sumie tęsknię za takimi mroźnymi, bardzo śnieżnymi zimami, szczególnie w tym okresie świątecznym, bo to jednak jest naprawdę bardzo klimatyczne. Lampki, choinka, świece i białe, ośnieżone drzewa za oknem. Ale może jeszcze wrócą, może w tym roku uda się właśnie, żeby te święta były takie mroźne, białe. Tutaj sobie jeszcze przycinam też troszkę te listeczki tam, gdzie nie bardzo chcą mi wejść, no ponieważ są odwrócone w jedną stronę, czasem by się przydało odbicie lustrzane. Dlatego rozcinam je sobie i potem doklejam osobno, wtedy ładniej się ułożą. No i tutaj już stwierdzam, że kompozycja jest już naprawdę bardzo bogata i nie ma sensu tutaj już więcej nic dokładać, bo bardzo łatwo jest przedobrzyć. Także zostawiam sobie już te wszystkie moje elementy, to co zostało przyda się do kolejnych projektów. Teraz jedynie pozostaje takie wykończenie całości. I tutaj smaruję sobie żel medium na płatkach kwiatów i posypuję białym brokatem. On też doda właśnie więcej takiego efektu mrozu, że tak to nazwę. A oczywiście blask, taki błysk w kartkach świątecznych, no to jak najbardziej pięknie wygląda, więc tutaj brokatu sobie nie żałujemy. Jednak ten brokat sypię tylko na kwiaty, żeby go też nie było zbyt dużo, no bo też wtedy bardziej ten efekt jest fajniejszy, jeśli mamy go na danym elemencie skoncentrowany. Tutaj jeszcze dokładam sobie gdzieniegdzie, tak w sumie asymetrycznie, gdzie mi tam pasuje, opalenizujące cekiny. One też dodają takiego błysku, troszkę innego niż brokat, więc też na pewno będą takim fajnym elementem. Nie widać ich tutaj za bardzo w kamerze, ale myślę, że na zdjęciach są bardziej widoczne. No a przede wszystkim na żywo, tak? Naprawdę fajnie się prezentują. Na koniec pozostało nam zrobienie napisu. Ja swój tutaj dociąłam z arkusza okładkowego. Pod spód podłożyłam sobie jeszcze granatowy fragment, żeby bardziej nam ten napis odbił. Moja kartka jest już gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i czekam na Wasze prace inspirowane. Dziękuję za dziś i widzimy się jutro.